O matko, całkiem inny klimat. Jesteśmy 2,5 km przed Primorsztynem i zjechaliśmy tutaj po prostu przy drodze, żeby zobaczyć, bo taka ładna ścieżka jest tutaj zrobiona do chodzenia po plaży. No wiadomo, kamienistej, ale jest bajera. To idzie całkiem tam. Powiem wam, że jest bajera. Także jesteśmy 2,5 km przed Primorsztynem. No i tu jest taki camping widać. Ale kolor morza jest niesamowity. Powiem wam. Dzisiaj jest bajka. I tu się schodzi w ogóle. Takie schodki są porobione. O, patrzcie się, jaki klimacik. Jest klimacik dobry? Chyba tak, no nie? No już pójdziemy, no. Nie wziąłem telefonu, ale jedziemy dalej. Zdjęcie, no. Weź do tej kuczyny, co się robi zdjęcie. Fajnie by było tam zejść, ale... Ja to tak stoję, a tu mnie całego fale orąbały.
Jakie tu są piękne domy, powiem wam. Coś pięknego. Jak tu jest pięknie. Kurde. Dobra, wracam. Jeszcze nagram wam te domy. Tutaj z kamienia, obłożone kamieniem. To coś pięknego. Te fale. Tu morze jest od razu. Kurde, ten dom to mi się podoba. Niesamowity. A tutaj następny. Niesamowite te domy nad morzem są. Coś pięknego. Powiem wam. Jaki tu jest zapach, powiem wam, że tego się nie da rady opisać. Tu jakieś owoce rosną. Kurde, tu już jest po prostu pełnia życia. I to kamienie ciągnie. Uciekamy, no. Także widzimy się w Primorsztyn. Następny przystanek to jest Primorsztyn. Chodź, Asiu, jedziemy. Ty, my musimy, Karolinka, tu przyjechać, jak będzie się można kąpać. Dawaj! Dawaj! Ale tu wszystko pachnie, no nie? No. No. Widzę właśnie.
Thank you.
Thank you.